Maluję portret mężczyzny w średnim wieku. Nakładam teraz warstwę wyostrzającą, wydobywającą przestrzeń. To punkty najciemniejszych akcentów, kładzione ciemnym brązem, umbrą paloną, nawet zmieszaną z odrobiną czerni. Kładzione na wcześniejszej warstwie, która wydaje się lekko szara w stosunku do niej, zwłaszcza na podbródku, na brodzie, jak i w pewnych miejscach na włosach, daje efekt dodatkowej przestrzeni. Wykańczanie portretu, etap dodawania najgłębszych cieni. W takich miejscach, gdzie z ostrym światłem sąsiadują mocne cienie, staram się nasycić te cienie jak najmocniejszymi barwami. Podobną metodę stosował Van Eyck. Stosuję sienę paloną, czasami bardzo intensywny żywy pomarańcz. Malowanie portretu, dodawanie światła odbitego, światło cienia. Tak jak mówiłem, z przeciwległej strony niż główne źródło światła pada światło odbite od tła i okolicznych przedmiotów znajdujących się w pobliżu modela. Biel tytanowa zmieszana z odrobinką czerni, kładziona na skórze, pędzlem o krótkim, twardym włosiu, doskonale oddaje efekt światła odbitego. Proszę zwrócić uwagę, że neutralna szarość w otoczeniu ciepłej skóry wygląda jak błękit. To właśnie niesamowity relatywizm barw i to, że kolor postrzegamy tak naprawdę przez kontekst jego otoczenia. Tycjan wykorzystywał to zjawisko w swoich obrazach i malował błękitne niebo bez użycia ani odrobinki błękitnej farby. Tylko biel z czernią i szarość w otoczeniu ciepłych brązów i ugrów dawała ten efekt. W tle zastosowałem również